Witamy na Urbexie, na Korfantego w opuszczonych domach. Pozostałości po lokatorach. Do góry. Historia Katowic. Przewodnik. Stare meble. Byłem przewodnik po Katowicach. Tego to roku 1977. Chcemy zobaczyć tu. Rozwalone piece. Na górę. Zeszyty jakieś stare. Lekcje ktoś odrabiał. Płyty. Stare meblościanki. Coś mi się autofokus traci. Idziemy do budynku obok, albo jeszcze zobaczymy, co jest na strychu. Tu mamy kolejne pomieszczenie z meblami. Idziemy zobaczyć na strych. O, straszy!
mamy gazetę. Z którego to roku? 1987. Na Kijów i z powrotem. Mamy kolejne pomieszczenia z meblami, kable powyrywane. Pozostałości po wózkach. Zaprawy tynkarskie, autka. Skrolka połamana. Wi-Fi box. Garki, okna. I pozostałości po lokatorach. Kucyk płynny. I idziemy dalej. Idziemy na górę. Stary piec kaflowy porozwalany. Wyrwane drzwiczki, wyrwane ruszta. I to by było na tyle. Kolejne pozostałości po lokatorach. Torba do laptopa. Rozwalony piec. I to tak jest potem. Co my tu mamy? Przetwory gospodarstwa domowego. Stary kufer. Pojemnik na lekarstwa. Opaski uciskowe.
bakalie, jakąś płytkę, kabarety. Stara butelka z PRL. Mamy kolejne pomieszczenie. Łazieneczka, pokój. I kolejny pokój, a tu pusto. Mieszkanie po pożarze. Echo tu jest. Idziemy zobaczyć na górę. I kolejne pomieszczenia z rzeczami. Po byłych lokatorach. Na strych nie będziemy wchodzić. My to tu mamy, a puste pudełeczko. Także idziemy zwiedzać dalej. Co? To. A? Kolejne pomieszczenie opuszczone przez lokatorów. Co? Był. A historia osiedla jest tego taka,
że tu syn zabił ojca. Poćwartował go i ukrył go w piwnicy. Kolejne pomieszczenia opuszczone przez lokatorów. Kuchnia, łazienki. Tak to jest. Dobra. No to tam pójdziemy. Czy jest ktoś tu z nami? Jeśli tak, to daj taki znak. Kto zamordowany i gdzie? Patryk? Jaki Patryk? Gdzie on mieszkał? Yes. Tu jest moje miejsce. Ja wiem, że tu jest twoje miejsce. Tu cię znaleźli. Niżej nie zejdę, bo są schody rozwalone. Daj jakiś znak. Czaśnij czymś. Okay.
Ja wiem, że tu znaleźli trupa. Był tu? Jest tu ktoś? Tu ktoś normalnie przebywa, normalnie śpi. Ty też. Powiedział ci to ktoś? Wkurzający.